Siemaneczko, witam was w nowej serii na moim kanale. Ja jestem Floyd i dzisiaj zagramy sobie w Black Mesa. Jest to remake oczywiście Half-Life'a. No i gra ma bardzo ciekawą fabułę. Postaramy się ją przejść całą. To znaczy na pewno ją wrzucę całą na YouTube'a, żeby urozmaicić jakoś ten kanał. Ostatnio nic nie wrzucałem, ale zaraz się za to wezmę. No. Także możemy zaczynać. Oczywiście przenosimy się do Black Mesa. Jesteśmy Gordonem Freemanem, jakbyście nie wiedzieli. No, na pewno wiecie, ale no, są tacy ludzie, którzy jeszcze nie grali i chcieliby zobaczyć, o co chodzi w ogóle w tej grze. Ale wszystkiego się dowiecie. Nie opierdziela się. Co machasz mi? Roboty byś się wziął. No, jak możecie... Zobaczyć, napisy mam polskie, więc jakby ktoś chciał się zagłębiać w fabułę, to nie będzie miał problemu. I to mają dobrze. No, 20 stopni. Widzicie? Jak dużo? Nie, przeczytałem chwilę tego i już mi się nie chce czytać. Bo będzie za cicho chyba, nie? O, zablokowałem się, bo już myślałem. Fajny wagonik w sumie. Ale jakie to wszystko musiało być rozbudowane, nie? Takie podziemia, takie tramwaje jakieś, ja nie mogę. Jakie to musiało być ogromne. No wszyscy sobie siedzą. Raczej nikt tutaj się nie bierze za... Nikt nie bierze na poważnie swojej roboty, widzę. Zmierzamy do poziomu trzeciego, aby rozpętać piekło. O, jeden patrzy, drugi robi. Jak w Polsce. Zielony obszar. Tyle informacji. O, a ja nie wiem, czy to jest postać z dodatku z Half-Life'a. Nie wiem, czy to Shepard był, czy ktoś, bo jest dodatek chyba Blue, coś tam. I on tam właśnie był jako główny bohater. To wszystko działo się w tym samym czasie, tylko że graliśmy właśnie tym Shepardem. I tam... O, jak to ładnie wygląda. Ogólnie grałem w Half-Life'a jedynkę, tą pierwszą, co wyszła. No już jakieś... Ostatni raz grałem 10 lat temu, więc nie będę pamiętał wszystkiego. Ale w to jeszcze nie grałem nigdy, w tego remake'a. Dlatego tak postanowiłem nagrać to w sumie przy okazji. Nie ma co, ale ładnie ta mapa wygląda. No w porównaniu do pierwszej części to... Nie ma co. Tutaj sobie stanę. Fajna muzyczka. Może sobie głośniej wezmę muzyczkę. W sumie. Audio. Dobra. O matko. Kopalnia. Wewnątrz wagonu? Ups. O to ja sobie tu stanę, tak. Dla mnie miejsce idealnie. Tu sobie mogę się wejść. Albo nie, co ja się będę wygłupiał, sam jadę. Mogę wszystko sobie tu robić. Mi się podoba, nikogo nie ma w przedziale. Wow. Pewnie tu będziemy. Nie wiem, czy wiecie, co się stanie. Jeżeli ktoś nie wie, w ogóle pierwszy raz ma styczność z tą serią. No... To mogę, to w sumie nie będę spoilerował. Chociaż dobra, powiem wam, że będzie no... Będzie nieziemsko, o tak powiem. Ogólnie jeżeli chodzi o fabułę i to wszystko, to ta gra jest, no, dla mnie to jest top 10, jeżeli chodzi o fabułę. Bardzo rzadko mamy styczność w ogóle z takim w ogóle rozbudowanym światem i z taką tak wciągającą fabułą, nie? Pomimo tyle lat upłynęło, a ludzie dalej w to grają, to jest po prostu... Nie wiem, czy jest jeszcze taka gra. Że ludzie po 20 latach sięgają po ten sam tytuł, no nie wiem.
GTA San Andreas może być na przykład, no ale to nie jest GTA. Ta książka. Oj, coś się wczytuje. Nie wiem, po ile minut mam robić jeden odcinek. Myślę, że tak pół godziny wystarczy. Będzie dobrze. Tak około, czasami więcej, czasami mniej. O. Zależy od stanu twojej kondycji. No to akurat się zgadza. Szczególnie co się dzisiaj stanie. Wjeżdżamy bardziej do tej ściśle strzeżonej strefy. Tutaj odbywają się. No, widzicie co tutaj się dzieje. Ogólnie to miejsce jest wzorowane ze strefy 51 w USA, w stanie Nevada. W sumie na początku chyba było napisane nawet. Nie wiem, czy zwracaliście uwagę. O. O, szukają ludzi. Nie chcecie pracować? Teraz jest taki kryzys. Pańskie autorytety. No a ja tyle pracy szukam. Kurde, masz, to ja zaraz do niej zadzwonię. Gdzie oni te kadry mają? Ale tu się długo jedzie, ja nie mogę. O! To coś kojarzę z tego, co było tego. Z tego pierwszego Half-Life'a. I z tego, co tą lokalizację chyba też pamiętam. Tutaj na pewno chyba wrócimy, wiecie? Bo nie pamiętam, czy to było w tej serii, czy z Shepardem, że tu woda się coś podnosiło. Dobra. Przepraszam. Piwka się napije, strzela sobie. Dobra. No, zamykaj te wrota. Regularne badania poziomu skażenia. Dobra, dobra. O. O, G-Man, to jest kontrowersyjna postać. Ona prawdopodobnie jest sprawcą w ogóle tego całego wydarzenia. On tam siedzi w tym wagonie, w tym garniaku. No i on jest osobą, która w całej serii się przetacza tam gdzieś. No i on. No, w sumie zobaczycie, o co będzie z nim chodziło. Nie chcę spoilerować też wszystkim. Ale on odgrywa bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o fabułę. No. My możemy. Chodź tu szybciej, gościu. Po co cichałem? Tak w sumie. Kurde mać, ale wczytywanie. O jest! A mi się bękło. No nie, ja się spóźniłem, ja tylko. Musiałem coś dopić do końca i wracam do roboty. O, Barney'a. Barney to jest też taka osoba, która. No, na pewno przerwisz, otwieraj to. Barney to jest taka osoba, że też się właśnie tam przytacza, a on jest. Później będzie w rebeliantach takich. Staram się może samą serię nazwać, to się nie da wejść, nie? No, także możemy zaczynać. O, nie wiem, czy to jest Shepard, chyba. Nie, to nie ten. To nie jest Shepard, ale on tu będzie miał dostęp do kamer. Ciekawe, czy tu w kamerach nie będzie. Chyba się dobra, nieważne. Otwieraj mi to. O, to miejsce bardzo dobrze znam. Chyba większa to wina. Dobrze, no dobrze, no to ja zejdę na dół, nie ma sprawy. Założę kombinezon. Ej, ja nie mogę tutaj.
Ciekawe, czy to działa. A dobra. Nie będę się wygłupiał, to było tutaj był kombinezon? Nie. Kurde, jakie to rozbudowało się. Co ty gadasz, chłopie? O! Nie zrozumiałem. Pomroczenie. O, G-Man. No, coś tam gada. No, on to jest taki. On w ogóle jest nadludzką postacią, jeżeli chodzi o ten. On potrafi zmieniać formy, tak jakby. On potrafi wszystko. Podróżować w czasie, zatrzymywać czas. Wszystko, wszystko. Siemka, dasz mi mój kombinezon? O Jezus, to nie tu. Ja już zapomniałem. Kiedy ja ostatni raz to grałem. O! Zasłonili rolety. A tam prawdopodobnie on dał taki element, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzić tam taki eksperyment. I wszystko szlak trafi. Ciekawe, ile ma na godzinę ten Freeman. Tutaj to było? To było tu. Jezus. Aj, to ja sobie pochodzę tutaj. O, już pewnie. Poszedłem wszędzie, tylko nie tu, gdzie trzeba. Tych typy ja mogłem. Siema, mistrzu, siemka. Ogólnie jestem taką postacią, że. O, to było tu. No, nie muszę nosić. Tutaj to było, to pamiętam. Trzeba otworzyć i jest mój kombinezon. O. Ale muzyka. Empty, empty. Nie widzę tej szafki tego Sheparda. Dobra, nie będę już przedłużał. Kombinezon założyliśmy, fajna muzyczka poleciała sobie. A ta babka ma mi coś do powiedzenia? Hej. Jezu, wygląda jak moja nauczycielka. Aż musiałam uciec szybko. Działa ci poczta, e-mail. Mam nadzieję, że potem jak się już zrobić. Dobra, teraz możemy chyba iść tutaj. Dzięki! Co ty robisz? Co ty tam patrzysz? Tam nic nie ma, debil. Siema, siema. Ja ogólnie jestem taką postacią, że się nie odzywa, nie wiem czy mówiłem. Jestem niemową. Nie potrafię się odzywać do ludzi i przez całą serię moja postać nie będzie mówiła nic, a nic. Nawet nie stęknie. I to się tyczy także przyszłych serii. No jest to gra w ogóle z 1999 chyba? Nie wiem, czy oszczędzali na budżecie, czy co? Mogę to wcisnąć? Nie mogę, niestety. Kurde. Te ostatnie wahania? O Jezu. Nie ma się czym martwić. O, teraz mogę sprintować. Siema. Tutaj znajdę? Łózek tylko. O! Siema, siema. O! Jaki młody tutaj jest. Nawet ma. Nie, dalej ma łysinę. Właśnie, to
O tej prówce mowa, nie? Co ten G-Man dawał. No i się stanie. On to przez te... On właśnie ten śmieszny doktorek to jest. No. O! No, to są tacy główni bohaterowie w sumie przyszłej serii. They're a bit strange to just. Oh, Whoa. it's about to go critical. What in the blazes is going on with our equipment? It was. Yeah, I knew him. To do this in the first place. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Ellie. Run along, Gordon. Eli. We'll be but a moment. This. Ojciec Alex. I to już mogę tutaj iść? Jeszcze nie. Wyszła ostatnio nowa część z tej gry Alex na VR. To jest właśnie ten ojciec. On tam też jest. No. To sobie tam róbcie, ja się pobawię. Nie, to nic nie mogę zrobić. Jakieś światełka fajne. I komputerek fajny. Co już? No. Aha, czekaj, to co, ja mam coś zrobić? A jedzie winda, no w końcu. A to wy się tu zajmijcie, ja już jadę tam na miejsce. Jezu, jaka w ogóle jest różnica. Wszyscy siedzą przy tych, bo coś nie tak. Jest tam. Nie ma. Co wy chcecie ode mnie? Się tak spinacie, Jezu. No jestem. Seen yet, and potentially the most unstable. Now, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extreme. No, kaskada rezonansowa. I just don't rezonansowa. He's a highly trained professional. We've assured the tak, tak. Nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Me too. Well, go ahead. Let's let him in now. Co wy mi tu będziecie jeszcze tutaj, bo co, bo dłużej tu ode mnie pracujecie? To co wy myślicie? Że ja dopiero godzinę tu pracuję? Nie, 20 minut i że jestem gorszy? No nie. Dobra, co tu trzeba było zrobić? Trzeba było coś przeciągnąć z tego co pamiętam. A, dobra, to będę to pamiętam. No. Oh, Gordon, your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. O, tu was widzę. Wow! A się zatrzęsło. No, także przeprowadzamy ten eksperyment. Zaraz tutaj. Wow. Jest laserki, jest światełka, jest fajnie. Dobra. A to trzeba. Ale tu daje. Teraz to trzeba będzie przesunąć chyba. A co szybciej? To mam nacisnąć?
No. Zatrzymują sekwencję. Próbka jest gotowa. Zerknę, zerknę. Tutaj? Nie, to tu. O Jezu, tak się dziwnie po drabinie wchodzi, bo trzeba E nacisnąć. Ale się... Jak się wszystko trzęsie? Ja nie mogę. A, dobra, już jest. No, to jest po prostu taka próbka jakby z innego świata. Popchnij, aha, dobra. Cyk. O, odsuń się! Odsuwam się! Wyłączcie to! Mnie to zabije szybko! Nie! Uciekam! Ole, ich tam spaliło! O matko, żeby to mnie nie trafiło. Będę się ruszał. No i tak rozpętało się to wszystko. Tak zaczęła się ta fabuła ogólnie, od tych wydarzeń. No i szlak mi jasny trafi, piorun zielony i... I koniec gry. Nie, żartuję. Coś tutaj niby tak się stało, ale mam lekkie zaburzenia. O właśnie, otworzyliśmy portal, tak jakby teraz. Do innego świata, o Jezu, ale tu jest ładnie. I teraz widzimy w sumie ten inny świat. Obcy. Widzicie, to są inne cywilizacje. I otworzyliśmy przez to portal niechcący. Nie miało ogólnie do tego dojść, bo tam były jakieś tam testy. I zobaczymy w sumie, co będzie dalej. Ja już też w sumie dużo nie pamiętam. Nieprzewidziane konsekwencje. O, a to jest ciekawe w sumie. Nieprzewidziane konsekwencje. To zdanie się będzie przy... Wijało bardzo, bardzo często. Nie w tym, nie w tej fabule, ale... W sensie nie w tej serii... W sensie, Jezus, co ja gadam, nie w tej części gry. Czekajcie, czy ja miałem wejść na górę? Tego co pamiętam, to się wchodziło... Dobra, widzę co mam zrobić. Jak ja mam tam wskoczyć? A, dobra. To tędy się wychodziło, a nie tam przez okno? Dawaj, ratuj go. O, to ty. A nie, to nie ty. Wziąłem sobie apteczkę. Wow! No, proszę o status. Coś tu znajdę? Nie, dobra. Oj, otworzyliśmy portal. Teraz inne cywilizacje mogą się do nas przedostawać. O. Co by tutaj? No ja żyję, przeżyłem. Can't reach anyone in the facility. We need to get to the surface and let someone know that we're stranded down here. There's no telling what kind of danger is. No. To jest inne. Teleporty się otwierają po prostu. I inne stworzenia mogą się do nas, do naszego świata po prostu przedostawać, nie? Dobra, dawaj, puszczaj mnie tu. Dzięki. Wow. O, tutaj właśnie. O Jezus, Jezus. Aha, ja tu mam czekać chyba. Oj, gościu. Oj. No, tak mi przykro. Fuck. Dobra, lecę. Dobra. Słyszę zombiaków.
uważać na nie. Nie wiem, czy za ciemno nie będzie, a to przez pewnie skoki z kucnięciem. Dobra, czy coś tu mamy ciekawego? Nie ma, tutaj nic nie było jeszcze. Wow, 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 wow. Przepraszam was bardzo, ja muszę tylko jasność jakby zwiększyć, nie? Wam coś to będzie przeszkadzać. Dobra, może być. Tutaj trzeba kucnąć, przeciągać się trochę. Tu jeszcze gdzieś walnie chyba. No właśnie. Dobrze pamiętałem. Tu się rusza, chodźmy szybko stąd już. Tu trzeba przekucnąć przez to, przekicać. Tu już nam się wydostać. Kto to krzyczy? Te windy. Aha, dobra, dobra. Kobieta płacze w tle. No i chyba wam nie pomogę. Ups. Być może to moja wina. O i tak kawałki mięsa tylko. Czekajcie, no ja tutaj miałem zejść przecież. To do góry miało się iść, do góry. O, wczytywanie. Czyli dobrze idziemy. No i tak. W jednym słowie to sobie przerąbaliśmy, nie? Dawaj, dobrze, dobrze. Gordon. Tak, ja! Things, nie wiem, to nie ja. Ja? No, chodź, chodź. Chodź mi pomożesz. Fuck! Ja w niego wszedłem. Dobrze, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Strzelaj, strzelaj. Ja zobaczę. Weź sobie przeładuj, gościu. Ale wziąć racę. No to chodźmy, wezmę racę. Rzuciłem racą. O, kurde, spoko. Do kogo ty strzelasz? A do tego? Czekaj. O, ty, podpaliłem go. Dobrze, ty, można się tak bronić. Dawaj tą racę. Ups. Dawaj, strzelaj do nich. To ja będę za ciebie wszystko robił. Jak to w grach zazwyczaj jest. Słyszę coś jeszcze. Dobra, gdzie by tu pójść? Tutaj? O! Pal się! Gdzie on jest, ten nasz typo? On zginął, czy co? Chodź tu! Idź beze mnie. Ty, a czemu? Jezus, weź mnie nie strasz, gościu. Dobra, nice. Idziesz i idziesz, dobra. To chodźmy tutaj. No, fire fiction. Fire fiction. O, ty jak mi rzucił! Dawaj ten kosz. Mordę chcesz? Ale jak mi rzucił. Ja pierdziele, podbił. Dawaj, strzelaj w niego, co ty się chowasz. Jeszcze nie mam broni, ale będę miał. Chodź, 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 chodź. Dobra, chodź, chodź. Życie za każdym razem muszę cię wołać. No chodź, chodź, chodź. O. Mamy, mamy. Dobra, chodź, idziemy. Raca tutaj jest. Spoko, że są racy. Nie pamiętam. Na tej części chyba nie było. Dobra. No nie wiem, czy to ktoś wszystko naprawi. Co to było? Headcrab, kurde, mać. Ja ci dam, gdzie ty jesteś?
Dobra, może nie będę z nim walczył. Oj, łap. O, sorry. Nie chciałem. No i nic, tędy nie przejdę. Chyba. No odbierajcie, a nie. I co, nie odbiera nikt. A co ty będziesz tak cały czas robił? To po co ty tak robisz? Dobra, tutaj trzeba iść na pewno. Bez niego. Ups. Wejdziecie tu? Nie, nie wejdziecie tu. A, tu jest łom. Mogę was... Chodź tu. To jest główna broń w tej grze. Gdzieś tu drugi był. A, chyba nie żyjesz. Dobra, możemy przejść tutaj. Nie wiem, czy tam coś będzie. Nie. No, także musimy ogólnie... Nasz cel na razie to jest... Ja ci pomogę. Nie mogę tam wyjść. Dawaj go kompem. Ty, za kompem był. O, jaka szkoda. No trudno. O Jezus, ty, sam bym się nadział. A, zdychaj, złama. Ale tu jest ciemno. Padaj ty. Z tyłu co słyszę? Coś trzeba zrobić? Nie, ale Boże, jak tu jest ciemno. Dobra. Praca się nam przyda, można podpalić łatwo kogoś. O, no ty umarłeś niestety. To już była. Ale mam pomysł. O, dobra, działa. Wszystko działa. Kolejne wczytywanie. No i co, ogólnie musimy się wydostać na powierzchnię jakoś, nie? Bo ktoś tutaj nam mieszania zrobił. Tam się palą. Masz mi coś do powiedzenia? Już z... A, już nie żyje. O, wszyscy poumierali praktycznie. O, widzicie, znalazłem energię. Rozwalać nie można. Co tu się stało w ogóle? Czemu tu jest tak pełno śniegu? Opłacało się tu przyjść, bo energię zdobyłem. Dobra, lecimy dalej. Czy to są... Nie, a ty nie da się? Nie, nie da się. Czy ja coś tu mam zrobić? Tylko co kojarzę to... Chyba nie. Trzeba iść dalej. A, trzeba iść. O Jezus, to wybucha. Fuck. Można rozwalać skrzynkę, może czasami coś się w środku znajdzie. Nic. Tu można wejść, tutaj widzę energię. O! Ej! Nie wierzę. O, przeżyłem. Szybko, uciekać stąd. Się wody nalały, się przestraszyłem. Je was będzie, no? Znajdę się kolejną. Nie, nic nie widzę. O, tutaj widzę ciebie. O, ty już skrzynką we mnie rzucasz? Nigdy nie marzę. Jezu, zanim ja coś znajdę w tych skrzynkach, to... O, co cię tam wciągnął?
Ups, nie zdążyłem. Słuchać krzyki. O nie. Wiecie, jak to działa? Zobaczcie. I tak to was właśnie zjada. Trzeba to jakoś przejść. Ty, dwa zjadłeś? A nie, dobra. O kurde, jak ja to mam przejść? Dobra. O, udało się. O, G-Man, ty kurde gnoju, wszystko twoja wina. Wracaj tu, zaraz cię dorwę. Dzięki ten głupi łeb rozwalę. Jezu, jak się przestraszyłem. Ja pierdzielę. Puść tu. Jak się wystraszyłem. Ja nie mogę. No, tego G-Mana będziemy spotykać od czasu do czasu, ale on będzie nam... On będzie taki nieuchwytny strasznie. No. On się będzie tak pojawiał, że nie będziemy mogli go dorwać. Widzę, to musimy zejść. Zakręcimy. Dziwne, że tego się nie da rozwalić. O ty kurde mać, ale dostał łeb. Się nie da, nie wiem po co tutaj wchodziłem. Się nie da wejść, ale tu kogoś wciągnęło. Kogo? Dobra, ten pierwszy odcinek może zrobimy trochę dłuższy, ale ja se daję sobie tak trochę zabierać. U! Załadowało się? Załadowało się. O, spadła temperatura, dobra. Było za zimno trochę. No i tu był G-Man, ale no już co, już sobie poszedł, nie? Dawaj te koło. Minus 41? Świetna temperatura. O, 12 stopni. No, dobra, leżeć. Co? Przecież ja tu jestem kierownikiem, proszę mnie wpuścić. Chcemy zrobić. Ja mam wrócić? O nie. Nie, no stąd to ja... Przyszedłem, no kurde. To ja przyszedłem. Tutaj też nie. Może tu nam się nie otworzą. O! A tu było zdrowie, to dlatego tu się wchodziło. O! Dzięki Bogu, no. O, właśnie, właśnie. Dobra, dobra. No, ale chodź szybciej, tu nie ma czasu. Niedaleko są te biuro, jak będzie z biuro? Tutaj. Czy nie tutaj? Boże święty. No i co stoisz? Aha, to pewnie tu trzeba. No, otwórz te drzwi. Dobra, to trzeba tutaj. Ja nie mogę. O! Sorry. Muszę cię tu przeprowadzić, tylko że ty... Idziesz, nie idziesz, gościu, weź się zastanów. Nie mnie to denerwować, będziesz tutaj. O. Ja już zupełnie zapomniałem. Jak tutaj, co tutaj... Poszło wszystko. O, granata mam. Ups, przepraszam. Aha, bo prawym to jest seria. Masz kubek web. Także mamy granaty. Właśnie nie. Nie jest prawda. Dobra, lecimy dalej. Weźmy przepuść.
Nie szybko. Tam sobie przejść. Gdzie to trzeba iść? Otwórz mi drzwi? Gdzie mam iść? Tu jest amunicja? Dobra, znalazłem drogę dalej. Przepraszam, że mi to tak długo zajęło, ale zrobię cięcie, to i tak nie będziecie. Ale bym się nadział. No patrz go. Przeżyłeś to? Dobra. Przeżył to. Ja nie mogę, no nie wierzę po prostu, jaki tu jest. Żyje? Nie, nie żyje. On nie żyje już. Ja miałem takie. O! Chyba energia się przewróciła. O nie! Dobra, padł. Kolejna istota zaświata. Ja mieliśmy okazję widzieć już właśnie tam. Do odrodzenia tu nic nie ma. O, amunicja. Świetnie, to mi się przyda. To mi się przyda. O, niestety ktoś tu źle skończył. Dobra, chyba wydaje mi się, że to jest fajne miejsce, żeby zakończyć odcinek. Dzięki, że oglądaliście. No i co? Będę raczej codziennie wrzucał odcinek jeden albo dwa odcinki dziennie. Zobaczymy, jak to będzie. Jak mi będzie to szło ogólnie, bo. No, zobaczymy w sumie. Dobra, dzięki, że oglądaliście. Cześć.